bardzo mnie ubawił emitowany ostatnio program telewizyjny na łamach jednej z najbardziej oglądanych stacji telewizyjnych na temat paralotniarstwa w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyczyną emisji tego krótkiego reportażyku był, można powiedzieć, pewien wypadek przy pracy. Paralotniarz wystartował z rysów i wylądował na parkingu. Za tym posypały się komentarze, konsekwencje i pytanie, czy wolno latać w Tatrzańskim Parku Narodowym. Według panów dziennikarzy latać wolno. Nie wolno tylko startować i lądować na terenie Parku Tatrzańskiego. Ale prawda jest też troszkę inna. Otóż przepisy o parkach narodowych określają, że ponad powierzchnią parku, w wypadku Tatrzańskiego Parku Narodowego, to może być ponad 2000 metrów, przykładowo Kasprowy czy Rysy, prawda? Ponad tym właśnie szczycikiem nie wolno latać niżej niż 1000 metrów, o ile się nie mylę, nawet 2000 metrów. Czyli przykładowo nad Rysami trzeba mieć ponad 3000. I tutaj tkwi pułapka, dlatego że przepisy lotnicze z kolei nie zezwalają paralotniom bez zgłoszenia uprzedniego, nie zezwalają paralotniom na latanie powyżej 3000 metrów. Czyli gdybyśmy chcieli być zgodni z przepisami TPN-u, to musimy złamać przepisy lotnicze. Jeżeli chcemy być zgodni i latać zgodnie z przepisami lotniczymi, co nam bardzo leży na sercu, musimy złamać przepisy o parkach narodowych. Także to w reportażu nie było całkiem prawdą. Przejdźmy do samego faktu wystartowania naszego kolegi, myślę, że możemy tak go nazwać, z rysów i wylądowania na terenie Parku Narodowego. Pomijam fakt, że wyczyn ten w oczach nas, paralotniarzy, był o tyle wyczynem, że wejście na rysy z paralotnią, z uprzężą, z zapasem, ze wszystkim, to jest wyczyn. Natomiast sam start z rysów to jest żadna filozofia. To na drugi dzień po kursie paralotniowym każdy go wykona. Jest stromo, dużo miejsca. A jak się nie uda, to się nikt nie dowie. Natomiast lądowanie, które nasz kolega wykonał na parkingu między samochodami, bardzo byśmy chcieli wykreślić w ogóle z historii paralotniarstwa. Dlatego, że według nas słusznie został zmandatowany, ale powinien zostać zmandatowany przez policję za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Nie mówiąc o tym, że narażał samochody parkujące, ludzi, przechodni, dzieci wysiadające z samochodów. Krótko mówiąc, bardzo mnie, jako osobie latającej, jako paralotniarzowi, bardzo mi się to nie podobało. W temacie latanie w Tatrzańskim Parku Narodowym chciałbym podkreślić, że wyczyn naszego kolegi wystartowania ze szczytu jest kompletnym anachronizmem. Powiem więcej, to jest archaizm. Tak się latało, albo raczej powiem, tak się startowało 20-15 lat temu. Teraz nikt nie wdrapuje się na jakiś szczyt, żeby z niego sfrunąć. To jest przeżytek. Możemy wystartować z Gubałówki, z Butorowego. Możemy wystartować na Słowacji, z Lendaka, czy wjechać sobie gdzieś w okolicy Łomnicy. Następnie sobie przylecieć nad nasze Tatry, obejrzeć wszystko, co chcemy i wrócić, albo wylądować nawet w Nowym Targu. Nie ma zupełnie potrzeby startowania ze szczytu. Owszem, zgadzam się, jest ostatnio moda, tendencja i bardzo fajny kierunek chodzenia po Tatrach, zabierania ze sobą lekkiego skrzydła i zlatywania.
jakiekolwiek lekkie i malutkie to skrzydło by było, to spokojnie wyleci poza teren parku. Tak robiliśmy 20-15 lat temu. Ale trzeba było spełnić warunek. Trzeba było mieć tak złożone skrzydło, żeby je rozłożyć, wpiąć się i wystartować w 120 sekund. 2 minuty. Tak zwany start tatrzański. No i warunek. Zawsze lądowaliśmy poza terenem parku. Nigdy, albo bardzo mało w każdym razie, było przypadków konfliktu ze strażnikami. Ze strażnikami parku. To chyba, że ktoś bardzo potrzebuje wylądować u stóp strażnika przed nim samym. Co jest bardzo niesłuszne. Ci ludzie mają inną robotę. Oni mają łapać kłusowników. Oni mają narażać życie w obronie fauny i flory, a nie zajmować się paralotniarzami, gonić ich, jechać samochodem, patrzeć w górę, w którą dolinę on wyląduje, czy tu, czy tam, później tam, siam, tam. I później dochodzi do totalnych absurdów. Strażnik nas zatrzymuje na równi Krupowej Zakopanym, poza Parkiem Tatrzańskim, gdzie na dobrą sprawę sam się naraża, ponieważ nie ma prawa poza jurysdykcją parku nas tam zatrzymać i tam zmandatować. Ostatni przypadek. Próby zmandatowania paralotniarzy słowackich, którzy przelecieli nad Tatrami, wylądowali na równi Krupowej, gdzie przyjechali strażnicy w asyście policji. Owszem, co mogli strażnicy? Nic, byli poza parkiem. Co mogła policja? No, nie ma takiego przepisu, że nie można sobie na równi Krupowej lądować paralotnią. W związku z tym nie ma tu zakłócenia ruchu drogowego ani nic. Bo tak też się skończyła ta sprawa, na polubownym zostawieniu tematu. Chciałbym się odnieść jeszcze raz do tego reportażu, w którym wyliczone jest lista warunków, które my, paralotniarze, chętnie spełnimy za zgodę, za zezwolenie na start z terenu parku. Miejsce, kalendarz, ilość startów. Kochani, to jest wszystko nieprawda. My, paralotniarze z Zakopanego i z Podhala, nie chcemy zezwolenia. My nie chcemy żadnego zezwolenia. Dlaczego? Dlatego, że nie dostaniemy startu na Kasprowym, gdzie mamy kolejkę i wjedziemy sobie wygodnie. Dostaniemy zezwolenie do startu na Czerwonych Wierchach. Kto z Was z 20-kilogramowym sprzętem wejdzie na Czerwone Wierchy? Gorzej! Gdyby park chciał załatwić nas na amen, to nie będzie nas ścigał strażnikami, bo dla nas, jak powiedziałem, strażnicy nie stanowią żadnego problemu. Gdyby chciał nas załatwić, to by nam dał zezwolenie na Czerwonych Wierchach. I my, paralotniarze z Zakopanego, musielibyśmy pilnować później, żeby wszyscy z całej Polski tam latali, respektowali limity startów, respektowali kalendarz. Kochani, bardzo Was przepraszam, ale nie liczcie na to. Dlatego powtarzam, nam wcale nie pasuje zgoda na start z terenu TPN-u. Wręcz odwrotnie. Sytuacja, która jest od 25 lat, bardzo nam odpowiada. Panie dyrektorze Tatrzańskiego Parku Narodowego, albo raczej, jak przyjęło się na terenie dyrekcji parku, Szymon. No bo wszyscy po prostu są na ty z panem dyrektorem. Szymon! Panie Szymon, gdyby pan poświęcił chwilę, by od czasu do czasu przeczytać pismo, które wydaje pana firma Tatry, to by pan się doczytał, że od ponad 20 lat rośnie populacja kozic. Od ponad 20 lat latamy nad Tatrami. Wniosek jest jeden.
I proszę mi nie mówić, że przez paralotnie ciężarne kozice rzucają się w przepaść, bo jest to bzdura totalna. Tak samo jak pana poprzednicy twierdzili, że świstak nie może świstać i się ludzi boi, bo widzi paralotnie kilkaset metrów nad nim. Kiedy pan sam w swoim piśmie może zobaczyć zdjęcia, które są robione z odległości kilku, kilkunastu metrów świstaków, bez teleobiektywów. Nie wspominając o waszej miłości do niedźwiedzi, tradycji strzelania do niedźwiedzi, którą zapoczątkował świętej pamięci Weron. A wy, co zrobiliście ostatnio? Przesiedliliście małego niedźwiadka z Kasprowego na teren, gdzie żył stary niedźwiedź. Skazaliście go na śmierć. Szybko stary niedźwiedź zeżarł tego niedźwiadka. Fachowcy od niedźwiedzi. Pozdrawiam.